わ。Że dzieciom to sprawia przyjemność. No więc polatają sobie dzisiaj Meteorem 75 na dwóch parach gogli. Na tych czarnych, to są standardowe gogle, tylko że z wersji Black Friday Edition, a to są zwykłe gogle, które przychodzą w tym momencie z Meteorem. Różnią się tylko kolorem. Do tych czarnych, moich osobistych, zamontowałem oczy. Na pewno miało to ogromny wpływ na zasięg. No i dwie anteny, pagodę Aktuny i jakiś mały panel. I wnioski mam smutne. Wnioski mam takie, że to nie ma wpływu. Przy VTX 25 mW, przy tym pigtailu, cholera, przy tym pigtailu, przy tej standardowej antenie, która przychodzi z Meteorem, najzwyczajniej w świecie to nic nie zmienia. To znaczy, nie to, że nic, to byłaby krzywdząca opinia, że to nic nie zmienia. Sygnał jest lepszy na tych goglach, ale absolutnie nie na tyle lepszy, żeby wszystkie anteny zmieniać. Nie na tyle lepszy, żeby latało się bezpieczniej, no trochę ładniej się nagra. Ale nie warto. Tak po prostu, jeśli mówimy o lataniu konkretnie Meteorem 75, kurde, może gdyby tutaj zmienić ten ogonek na prawoskrętną, tak jak te dwie są prawoskrętne, wtedy by to miało ręce i nogi, ponieważ różnica między tymi antenami w momencie, kiedy używam ich, tych gogli z Betą 95XV3 analogową, jest ogromna. Na tych goglach jestem w stanie odlecieć no dosłownie 300-400 metrów, albo wlecieć za dwa budynki, czyli za dom i moją stodołę. Wiem, że to blisko, ale jednak jakieś przeszkody. Jeśli używacie tych gogli tylko z Meteorem, nie warto. Sam zasięg tego drona nie jest zły, tylko że trzeba wziąć pod uwagę, to nie jest dron do dalekich wycieczek, to nie jest dron do latania w ogóle na 100-200 metrów. To już jest abstrakcja dla tego małego bzyka. Taki plac zabaw jak to jest idealne miejsce, żeby wziąć go i go pomęczyć. Dom, podwórko wokół domu, to są idealne miejsca dla takich dronów. To nie jest tak, że ten test był przeprowadzony tylko w tym miejscu, bo kilka dni temu, czyli jak pogoda była zupełnie inna, jest trochę szpeja. Zrobimy sobie króciutki test zasięgu. Robiliśmy ten sam test w czterech konfiguracjach. Ja i Franek, te gogle i te gogle. Czy zmiana anten na lepsze, zarówno w goglach, jak i w dronie, cokolwiek pomoże. I mieliśmy dwie bety 65S, jedna ze standardową anteną, druga z anteną V. Mamy długą prostą i tu będzie za 200 metrów. Jeszcze. A ja
bo już widzę. O, mi się już bardzo skończyło, ledwo. Mi się już skończyło. Dobra, ja jeszcze zasięg mam. A nie, jest. To tak wraca i ten. Runda druga. Dobra. No to ja mam jeszcze. Droga się skończyła, kurde. No tego się nie spodziewałem. I wnioski były te same. Udawało się odlecieć w parku jednym i drugim dronem na spokojnie 200 metrów, bo to już dosłownie Franek biegł za tym dronem, żeby mieć go w zasięgu wzroku i nie było problemu. Znaczy, problem był jednakowy w jednych i drugich goglach. Obraz czasami znikał, pojawiał się, znikał, pojawiał się, ale absolutnie nie można było powiedzieć tak, te anteny, gogle z tymi antenami wróć, są dwa razy lepsze od tych. Nie. Nie. To jest dron do nauki FPV. Pamiętajcie. A nie do wielkich szaleństw. I w tej roli sprawdza się wyśmienicie. No takie ładne światło w drugą stronę. Czemu ta karuzela mi się odwraca? O właśnie. No nic, w tym odcinku to było na tyle. Mam nadzieję, że rozwiałem pewne wątpliwości. Bo miejsce, w którym latacie, jest bardziej istotne niż to, co sobie na te gogle przypniecie. Chociaż zrobię sobie jeszcze taki test, zmieniając antenę w meteorze na prawoskrętną. Co mi w sumie szkodzi. Ale to już nie dzisiaj, bo nie mam pod ręką takiej anteny. Mam nadzieję, że pomogłem. W tym odcinku to było na tyle. I do następnego. Hej! Stary chłop sam na placu zabaw. Żeby nikt na policję nie zadzwonił.